Posłuchaj, jeżeli możesz przejść na www.asborowiecki.net, wtedy 100 razy więcej znajdziesz, bo ja wiem, że na YouTubie by się wydawało, że jest dużo, bo jest tego dużo. Ale wiesz, teraz tak. To jest blog, a właściwie vlog dla osób, które w rzeczywistości tak na początku było. Dla moich uczniów, którzy, gdzie ja nie miałem czasu, a właściwie chęci rozmawiania z nimi podczas lekcji na temat astrologii. I tutaj rozpocząłem jakby kampanię taką, wiesz, szkoleniową, ale typu szkoleniowego nie tyle astrologii, co filozofii astrologii, albo metod astrologicznych, czy też poznawania, że ta astrologia jest zupełnie inaczej. Wiesz, bo przypuśćmy, energia do przodu, energia do tyłu, energia w górę, energia w dół, energia w prawo, w lewo. Tego jeszcze nie ma na blogu, ale lada moment będzie. Czyli krótko mówiąc, astrologizowania tematu. Ja już mówię planetami czy znakami. Teraz wyobraź sobie, wsiadasz do windy. Ja wiem, że tej astrologii może nie znasz, może znasz, ale są osoby. I teraz naciskam piętro. Które? Teraz winda w jakim kierunku się kieruje? To nie kieruje się w kierunku skorpiona, nie kieruje się w kierunku wodnika, bo nie intuicyjnie nie znajdzie się, tylko wiadomo w jakim kierunku. Więc w jakim kierunku? Teraz, jeżeli mamy na przykład zjazd do dołu, to który znak reprezentuje dolne partie poniżej poziomu, jeżeli startujemy od punktu 0. Ale możemy startować od punktu na przykład 0. Tak, w górę, a 0 w dół. I teraz w jakim znaku znajdujemy się, który jest w dolnej partii, a nie jest w dolnej partii. Tak? I teraz możemy to rozmawiać. I w tej chwili, w tym momencie zaczynamy się bawić konkretnie na przykład tym, czym się bawią osoby, które zajmują się feng shui. Czy feng shui. Czy też działaniami zupełnie innymi. I tu już zaczyna działać zupełnie inna astrologia, niż by się wydawało. Ale wiesz, nie zrobisz tego, nie zrobię tego bez tego wstępu, który ty wchodziłaś w filmy, przez przypadek widocznie, znalazła się i po to istnieje ta strona. Po to istnieje ta strona, żeby pokazać zupełnie inną stronę astrologii, tą, którą się na ogół zna. Bo na ogół się wydaje, że to jest tak. Śliczna gazeta, bardzo ładne zdjęcia i jakaś pani pisze, że lwy w tej chwili mają cudowny okres, będą rewelacyjnie pod sufit skakać i akurat lew czyta i mówi, faktycznie euforia życia, on zwyciężył, bo wygrał w totolotka 23 zł, a w rzeczywistości stracił na dojazd 54. Bo musiał dojechać ekspresem. Jakimś szybkim, bo najbliższy punkt jest gdzieś tam 10 kilometrów. I ta euforia, wiesz, astrologia pokazuje w pewnym sensie po co. Dlaczego. Funkcje. I cały czas te działania. Te działania. I wiesz, to jest na tej zasadzie, że puszczasz strzałę i strzała unosi się i trafia. Tylko musi być świetny łucznik, czyli już wie, że to strzelec, bo inaczej łucznik. Na przykład niektórzy starzy astrolodzy mówili na to łucznik. Strzela. Tylko jeżeli jest słaby łucznik, naprawdę nie wiadomo, gdzie trafi. A jest świetny łucznik i trafi w cel. Przypomnij sobie olimpiadę
w Hiszpanii i tam wjeżdża autentyczny strzelec, bo wjeżdża na wózku inwalidzkim, naciąga ten łuk i olimpiada się rozpoczyna, bo on strzela i zapala się znicz olimpijski. Na wózku inwalidzkim. Czy nie przypomina ci co centaura i koni? Ale zostawmy to, to nie jest istotne. Tylko weź zobacz, co by było, gdyby nie trafił. Wielki śmiech. Czy nie trafił, jeżeli tysiące razy ćwiczył, czy skończył uniwersytet? A teraz sobie popatrz na strzelca, który strzela i nie trafia. Pamiętasz, jak do bramki nie strzelono w Anglii? Popatrz. Czasami się komuś, jak to się wymknie cel. A teraz weź zobacz. Czy jeżeli ty programujesz kogoś jako astrolog, bo ja już mówię jako astrolog, i wiesz o tym, że ta osoba może mieć przedział, rozrzut, ale zawsze każdy cel jest trafiony, to opłaca się strzelić. Ale jeżeli będzie tylko jeden na 100, to nie lepiej powstrzymać i pokazać ten cel zupełnie z innego punktu widzenia, nietrafionego. I tym się zajmuje astrologia. Po prostu. I proszę cię, wejdź na to www.asporowiecki.net. Będziesz miała 100 razy więcej. Tam zresztą masz zaszeregowane tematy, na przykład księżyc. Pogaduszki są na razie jeszcze nie zaszeregowane, ale chyba będą. Ale pogaduszki sobie tam zawsze możesz znaleźć i tam to nie jest żaden problem. Wiesz, bo na YouTubie, tak, ale YouTube jest taki jakiś chaotyczny, jest nieposprzątany, jest nieuporządkowany, jest taki chimeryczny troszeczkę YouTube dla mnie osobiście, bo on nie jest pode mnie. On jest po prostu zrobiony po to, żeby sobie filmy umieszczać i zbierać. I ty wchodzisz na YouTube'a i tam subskrypcję robisz. Bardzo dobrze, że robisz. Ale tutaj też możesz zrobić subskrypcję i tak samo będzie. Tylko, że będzie to dokładnie, będzie pomału, pomału schodzić. Jak ciebie nie będzie interesować, to pach i w kąt. A przynajmniej będą ci schodzić te filmy, które są na bieżąco. A ja staram się na bieżąco, dlatego że pierwsza podstawowa sprawa, że to jest, ja działam okresami, czyli działam dokładnie znakiem i o znaku w znaku. Więc oczywiście, że tak jest, że teraz strzelca bardzo dużo zrobiłem, a koziorożca jakoś tak coraz mniej, ale to dlatego, że koziorożec już był robiony i teraz do koziorożca jeszcze dokoptuję jakieś tam wpływy koziorożcowate. Ale to nie chodzi o to. Przede wszystkim chodzi o to, żeby obracać się w znaku, żeby poznać każdy znak. Po to, żeby rozpoznać to. Bo jeżeli przyjdziesz, na przykład przyjedziesz, czy znajdziesz się na jakimkolwiek kursie astrologa, chociażby moim, jeszcze nie wiem, jak to będzie, ale na przykład przypuśćmy, że ogłoszę kurs na przykład w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy na przykład w Opolu, czy tam jeszcze gdzie indziej, bo tam się znajdzie na przykład te 5 osób, czy 6 osób. Ja sobie tam będę dojeżdżał. I my usiądziemy na te 9 godzin czy 10 godzin, bo tyle mniej więcej zajmuje astrologia. To nieprawda, że tyle zajmuje. To zajmuje 2 godziny. Ale bytność z sobą, rozmawianie o znakach, rozmawianie, wiesz, głaskanie tego tematu. Bo wiesz, jak nie, jedna rzecz, że tak, no są książki. Są, jest wszystko. Tylko co z tego? Czytasz to, co ty chcesz, a ja nie chcę, żebyś czytała to, co ty chcesz. Ja nie chcę, żebyś czytał to, co ty chcesz. Ja chcę, żebyś ty to zrozumiał tak, jak ja to rozumiem. To nie jest ćwiczenie umysłu, tylko jeżeli jest białe, to chcę ci wytłumaczyć w bielach wszystkie biele. Jeżeli są czernie, to chcę ci pokazać wszystkie czernie, ale to nie jest ważne. Najważniejsze to, że te 6 osób, czy te 4 osoby, które siedzą, one mają swoje kosmogramy. I na tych kosmogramach wam pokazuję tematy. A ponieważ jesteśmy otwarci wobec siebie, więc rozmawiamy otwarcie o swoim problemie, na przykład raka. I każdy z nas myśli tak, cholerny świat, no faktycznie mam tego raka i ja tak pojmuję. A ten ktoś, wiesz co, ja też tak pojmuję.
Jam tłumaczę i wy w ten sposób nasiąkacie. Czy przechodzimy na przykład do innego aspektu i ten aspekt tłumaczę, w jaki sposób wy odbieracie. Dlaczego ten aspekt działa, dlaczego ten aspekt nie działa. Bo macie problemy w tym momencie i sobie rozwiązujemy według, a czas leci. I w ten sposób od godziny na przykład, przypuśćmy, 14 do godziny 23 sobie siedzimy, popijamy, robimy sobie jakieś jedzonko, jakieś coś, herbatkę, kawkę. Jest miło i przyjemnie. I w dodatku mnie się wydaje, że to jest najlepsza forma wiedzy, ponieważ ta wiedza zostaje nieutrwalona, co uświadomiona. I ten człowiek wychodząc, ja widzę, że moi uczniowie po prostu nie robią błędów. Ja się bardzo cieszę, bo mam ten zespół, ja bardzo mało osób przyjmuję. Ja zawsze z każdą osobą indywidualnie rozmawiam, pokazuję im, bo ja strasznie nie lubię, kiedy przyjdzie do mnie na dwie lekcje i po dwóch lekcjach rezygnuję. Bo coś tam nie ma czegoś takiego. Ja robię tak zwaną lekcję zerową, tłumaczę wszystkim jak... I po tej lekcji odpada 50%. 50% to jest minimum. Ja miałem taką sytuację któregoś roku, że po prostu przyszło 20 osób i z tych 20 zostały tylko dwie. I te dwie osoby są do tej pory. Mimo to, że to było kupę lat temu. A dlaczego? Dlatego, że każdy wyobraża sobie, że astrologia to jest prześliczne spojrzenie sobie tak i przeczytanie z książeczki, to tu, a to jest ciężka praca. To jest ciężka wiedza, bardzo trudna wiedza. To jest wbicie sobie w świadomość prawie całego kulturoznawstwa, całej historii, całej mitologii. Oprócz tego jeszcze ileś książek trzeba poznać, a przede wszystkim poznać świadomość człowieka, którą świadomość człowieka, świadomość po prostu neurologię, tak, czy przesył wiadomości w umyśle. I w dodatku skorelować to z działaniami znaków, no to jest zabawa. Przecież słuchaj, że ja wiem, że będą podglądać tutaj. Jeżeli jest 12 znaków, w tym jest 10 planet, z tym, że wliczamy dwa słońca, czy dwa słońca, co ja mówię, słońce i księżyc, dwa światła, czyli razem 10, 10, pomnóż to. Ale jeszcze przez 360 stopni. Każde. Słońce robi 360 stopni, księżyc zrobi 360 stopni, Wenus robi 360 stopni, Merkury też, chociaż się oddala i Wenus się tylko oddalają na kilka stopni, ale robią te stopnie. Raz to z przodu Księżyca, raz z tyłu Księżyca, raz Słońca z przodu, a potem z tyłu, a potem w koniunkcji. Same koniunkcji, ale ta koniunkcja z Wenus, Słońce może wystąpić tylko ileś razy i co jakiś czas on nie będzie ciągle w tym samym miejscu. Także jak się nauczysz tej koniunkcji w stosunku do na przykład Wenus, Słońce, a w opozycji do Księżyca, to ona tylko kilka razy wystąpi w samym twoim życiorysie. I tego trzeba się nauczyć i teraz zobaczyć. To jest historia, a co innego jest prelekcja. To, co robimy. Nie, ja mówię prelekcja, Boże, zawsze mylę. Prognoza. Mylę to słowo. Nie wiem dlaczego. Ale to jest zabawa właśnie. To jest esencja astrologii. Żeby pokazać historycznie, czyli neptunalnie, a Neptun jest, przypuśćmy, kartą. Kartą, to co używają wróżki, a trzeba włączyć swojego Urana, czyli znaleźć w tej mgle uraniczny sposób, czyli błysk pioruna,
żeby dojść do celu, czyli znaleźć kładkę w ciemnym lesie i w dodatku, która przechodząca w ciemną noc bezgwieździsto, ale tylko błysk świetlika siedzącego na jakimś kołku oświetla nam na tę kładkę migoczącą na tle wody, która się rusza, a tutaj jest punkt stały. I wtedy my wchodzimy na tą kładkę albo idziemy po grani, czując tylko, że z jednej strony jest spad i z drugiej strony jest spad. I zostajemy na tej grani do rana, a rano się budzimy, a po prostu to nie jest grań, tylko jakiś większy kamień. Ale baliśmy się wejść w to i to trzeba było poczekać do jakiegoś czasu, bo lęk nas tak trzymał, który jest pod księżycą, do momentu, kiedy zobaczyliśmy empirycznie, saturnicznie, że to nam się opłaca. Prosto. I tak sobie można bujać, jak się chce w astrologii i chodzić, gdzie się chce. I zapraszam Cię po prostu na ten blog i zapraszam akurat tak, nie wiem dlaczego, ale po prostu zrobiłem ten film. Nie dlatego, że Cię namawiam do astrologii, bo wcale nie namawiam. Nie. Tu chodzi o zupełnie co innego. Tutaj chodzi o coś takiego, że chcesz więcej. A jeżeli chcesz więcej, to już Cię interesuje. A jeżeli Cię interesuje, to niech Cię interesuje prawidłowa wiedza, a nie taka, wiesz, tutaj kwiatek, tam kwiatek, a tam gdzieś też kwiatek, tylko taki trochę waniający. Do zobaczenia, ale już na boku. Cześć. A wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z tych rozmów moich, no to oczywiście na pogaduszki. A w pogaduszkach już jest dużo, bo ja tam mówię zupełnie inaczej, ale już sobie mogę pozwolić na to trochę inaczej, ponieważ są już obsadzone znaki domu, w miarę przyzwoicie domy i w miarę przyzwoicie planety. A przynajmniej coś wiadomo, a ten blog jest młodym blogiem, bo dopiero ma, przypuśćmy w założeniu, te najstarsze filmy początkowe mają 2 lata, a te młodsze mają tylko rok. A w rzeczywistości to jest rok ten blok. Będzie miał rok, kiedy zakwitnie nam, rozkwitnie nam znak wagi. Do zobaczenia. Bo on się w wadze zaczął. Cześć.